Witajcie na kanale Dairy Crafts. Z tej strony Aga. W dzisiejszym tutorialu chciałam pokazać Wam kartkę w jednym z moich ulubionych stylów, czyli steampunk, a nawet może można powiedzieć, że clockwork. Do jej wykonania wykorzystałam stemple, tusze oraz wyciski z masy plastycznej. Ponieważ w tym tutorialu nie będę omawiała wszystkich produktów, które wykorzystuję do zrobienia tej kartki, to pod spodem, pod filmikiem zostawię Wam do nich linki. Pracę zaczęłam od przygotowania odbitek ze stempli. Bardzo fajnych zresztą stempli od AB Studio, od Agi Baraniak. I do pracy wykorzystałam dwa wzory, kota steampunkowego oraz glob ziemski. Tym razem do pokolorowania odbitek zdecydowałam się wykorzystać tusze alkoholowe, bo dają bardzo fajne efekty, a trochę coś innego niż farby akwarelowe, które ciągle używam. Jak widzicie po kolorach mazaków, kolorystyka pracy będzie w głównej mierze w brązach. Dlatego zdecydowałam się, żeby na globie wykorzystać czerwone elementy w postaci kontynentów, żeby troszeczkę dodać jakiegoś koloru mocniejszego niż tylko brązy. Jeśli chodzi o kolorowanie mazakami alkoholowymi, to ja najbardziej lubię technikę od najciemniejszego do najjaśniejszego koloru. I to właśnie ją wykorzystuję przy kolorowaniu odbitek w tym tutorialu. Zdecydowałam się podkreślić elementy, powiedzmy metalowe, w dekoracjach tego kota złotą farbką, dzięki czemu bardzo ładnie odbija światło. Dodatkowo, żeby uwypuklić elementy, no refleksy powiedzmy na tej odbitce kota, użyłam białego cienkopisu. W następnej kolejności przechodzi pora na przygotowanie tła. Do tego celu postanowiłam wykorzystać stemple powstałe przy współpracy firmy 13 Arts razem z Olen Create Stamps. Aby trochę bardziej urozmaicić tło i nadać mu elementów powiedzmy trójwymiarowych, postawiłam na embossing i do tego celu wybrałam puder w kolorze czarnym firmy WOW. Tu jeszcze zdecydowałam się na dodanie kilku elementów do tła, nie tylko postarzając czy pociemniając brzegi, ale dodając delikatne jeszcze wzory za pomocą szablonu, również z 13 Arts. Finalnie niestety tych wzorów nie będzie już widać na pracy, bo tak się rozpędziłam, że nadbudowałam bardzo mocno elementami dekoracyjnymi, ale jakby nie przeszkadza, to możecie zobaczyć wszystkie etapy kolejno tworzenia tej pracy i że czasem jest mniej więcej niż widać. Jeśli chodzi o tuszowanie pracy, ja celowo postawiłam na tusze Distress, ponieważ zależało mi na ich właściwościach, to znaczy reagowania razem z wodą, dzięki czemu w prosty sposób otrzymałam efekt kropelek, plamek, który dodatkowo podkreślił postarzenie tego tła.
No i teraz nie pozostaje nic innego, jak zabrać się za zrobienie kompozycji. Ja dodatkowo postanowiłam urozmaicić ją elementami z masy plastycznej, które następnie pomalowałam czarnym gesso i wyzłociłam woskiem. Jak widzicie, zmieniłam koncepcję, jeśli chodzi o glob, i zamiast dać go w całości, to wycięłam go i zrobiłam jako obraz do ramki. Dla zachowania spójności wraz z elementami pracy zdecydowałam się również wyzłocić brzegi tła. Oczywiście nie mogłabym być sobą, gdybym na koniec nie pochlapała całej pracy białą farbką akrylową. I tak prezentuje się skończona praca. Mam nadzieję, że tutorial się Wam spodobał, a elementy, które w nim zawarłam, przydadzą się Wam do stworzenia swoich własnych kompozycji. Dziękuję za wspólne oglądanie i zachęcam do subskrypcji kanału. Jeśli spodobał Ci się mój tutorial, to kliknij w link po lewej lub po prawej. One zaprowadzą Cię do innych moich tutoriali. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w następnym tutorialu. Hej!